Sprawy na Śląsk. Pierwszy odcinek podróży radzieckiej delegacji partyjno-rządowej po Polsce. Na każdej stacji tłumy. Przedstawiciele ziemi ludzkiej chociaż tutaj chcą powitać gości. I tak już na całej trasie. W Częstochowie znowu postój i znowu serdeczna, bezpośrednia atmosfera. Wreszcie Śląsk. Wielu Ślązaków specjalnie przyjechało do Katowic, aby osobiście zobaczyć i powitać delegację radziecką. Nikita Chruszczow jeszcze w generalskim mundurze był tutaj w pierwszych dniach po wyzwoleniu, 15 lat temu. Ślązacy pamiętają, że śmiały manewr armii radzieckiej w roku 1945 uchronił od zniszczenia ich warsztaty pracy. Delegacja rusza w objazd górnośląskiej Niecki Węglowej. W samochodzie obok Nikity Chruszczowa i Władysława Gomułki pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Gierek. Trasa wiedzie przez 12 miast, od Chorzowa do Sosnowca. Eskorta motocyklowa co chwilę musiała się zatrzymywać. Nad całym Śląskiem powitalny salut fabrycznych syren. Gorące pozdrowienia dla ludzi, których nazwiska zrosły się z utrwaleniem i pogłębieniem przyjaźni między naszymi krajami. Kopalnia Niska Modrzejów. Nawet załoga z dołu wyjechała na powierzchnię. Niecodzienne święto. Premier Chruszczow w młodości pracował jako górnik w Donbasie. Zna z własnego doświadczenia tę ciężką pracę. Teraz otrzymuje tytuł honorowego górnika polskiego i insygnia górniczego stanu. Bezpośredni sposób bycia, dowcip i prostota zjednały Chruszczowowi powszechną sympatię i popularność wśród górników. Nazajutrz wielki wiec mieszkańców Katowic na placu Dzierżyńskiego. 120 tysięcy osób. Przemówienie wygłosił Władysław Gomułka. Przyjaciół i sojuszników, przedstawicieli wielkiego narodu radzieckiego, z którym łączą nas braterska współpraca, wspólne cele socjalizmu i komunizmu. Delegacja radziecka przybyła do naszego kraju z wizytą przyjaźni i braterstwa. A przyjaźń i braterstwo narodów nikomu nie są bliższe niż robotnikom wszystkich krajów. Władysław Gomułka mówił o osiągnięciach 15-lecia Polski Ludowej, o nienaruszalności naszych granic zachodnich. Tradycyjne już 100 lat, tym razem dla Gomułki i Chruszczowa. Дорогие товарищи, я сперва хочу пожаловаться на свою судьбу, потом уже приступлю к речи. Это мне сказали, чтобы я пореже говорил, тогда, говорит, и поляки вас могут понять по-русски. Ну, попробую, не знаю. Premier Chruszczow żałuje, że nie zna języka polskiego, ale powiedziano mu, że Polacy zrozumieją, jeżeli będzie mówił powoli. Premier dziękuje za wyjątkowo gorące i serdeczne przyjęcie. Raduszny przyjem, który wy okazujecie nam, przedstawicielom sowieckiego narodu. Z naciskiem podkreślił Nikita Chruszczow nienaruszalność polskiego terytorium i zgodził się całkowicie ze stanowiskiem Władysława Gomułki. Хорошо сказал. Об обеспечении неприкосновенности земель Польской Народной Республики и дал достойную отповедь германским реваншистам, которых возглавляет теперь канцлер Аденауэр. Я полностью согласен с тем, что сказал об этом товарищ Гомулка, и со своей стороны хочу сказать следующее. Известно, что реваншистские
Настроения усиленно разжигались в Германии и после... Острые слова острежения под адресом немецких ответовцев и их приводцы Конрада Аденауэра. Тот, кто ее выдвинул, уже сгнил в земле. Неужели канцлер Аденауэр забыл эту недавнюю историю? Но... Czyżby kanclerz Adenauer zapomniał już tę lekcję historii? Nie wolno o tym zapominać. Historia może się powtórzyć, ale w zupełnie innych warunkach. Nasza siła, powiedział premier Związku Radzieckiego, tkwi w zespoleniu krajów socjalistycznych. Wielotysięczny tłum samorzutnie intonuje międzynarodówkę.